dzisiaj nam nie grozi śmierć. Wolność tą samą ma cenę, nigdy nie poddaj się. Pianista bez palców, odcinek 23 w Klubie Muzyki i Literatury. Z Polskiego Radia we Wrocławiu do Wyższej Szkoły Muzycznej był tylko jeden przystanek tramwajowy. Nie warto było wsiadać do siedemnastki, bo przechodziło się obok Parku Południowego. Co prawda po drodze była także knajpa kasztanowa, z której po południu wypełzały solowo lub w parach miejscowe lumpy i panowie redaktorzy z radia oraz pobliskiej telewizji. Osobliwością lokalu był wszak Jasio Pawie Oczko. Zdecydowanie mało przystojny niebieski ptak, który na pętli wsiadał do tramwajów. Jechał ten właśnie jeden przystanek, zbierając na kolejne piwo. Straszył swą aparycją pasażerki, po czym wysiadał, by nie oddalić się zbytnio od strategicznych dla niego punktów. Mieszkał bowiem w czołgu T-34, zdobiącym jako pomnik pobliski cmentarz żołnierzy radzieckich. Kasia wsiadła do tramwaju, mając zamiar jechać na plac Kościuszki. Jednak natarczywość Jasia Pawie Oczko spowodowała jej ewakuację już po przejechaniu jednego przystanku. Zajrzała do pałacyku, w którym mieściła się szkoła muzyczna, z niewielką nadzieją, że spotka ojca. Jego dyżur na portierni powinien się już skończyć. Z uczelni wychodziła właśnie Alicja. Nie, twojego taty już nie ma. Pojechał do klubu muzyki nastroić fortepian przed koncertem. Chodź, siądziemy w parku. Gdzie zgubiłaś Alka? Pani Alicjo, jak dobrze, że spotkałyśmy się. Ostatnio jeszcze nie chciałam o tym mówić. Zresztą lekcje z panią są dla mnie tak ważne, że nie chciałabym ich zakłócać moimi sprawami. Kasiu, Alek to jest także mój syn. Wobec tego odważę się. Wydaje mi się, że on ma jakiś problem. Zrobił się małomówny, jest ciągle zamyślony. Ćwiczy niewiele, jakby przestał wierzyć, że fortepian jest jego życiową szansą. W Karkonoszach grał nawet po nocach, no i mieliśmy jednak koncerty. Teraz nie goli się, zapuścił brodę i pyta mnie, czy wyglądam jak żydowski rabin? A te nagrania w radio jak wyszły? Chyba nieźle. Starał się. Zmieniał aranżację, angażując też wrocławskich muzyków. Chciałabym to usłyszeć choćby z taśmy. Miałam mu kupić na urodziny magnetofon, ale teraz niewiele zarabiam i tylko upiekłam babkę. Myślę, że po prostu jest w pani bardzo zadłużony i wcale mu się nie dziwię. Choć może jest pewien problem. Pani Alicjo, proszę mówić szczerze. Ojciec. On nawiązał z Alkiem kontakt po raz pierwszy od wyjazdu do RFN. Myślę, że namawia go na przyjazd do siebie. Alek pokazał mi list. Był podenerwowany. Podarł, ale przedtem przeczytał mi fragment. W Stuttgarcie jest jakiś słynny klub jazzowy. Prowadzi go narzeczona mojego byłego męża. Podobno Alek miałby tam granie za przyzwoite honorarium. To miałby być wyjazd na miesiąc, dwa. Za to można by było kupić spore mieszkanie we Wrocławiu. Och tak. Teraz wszystko jasne. On na pewno nie chce jechać bez ciebie. Myślę, że on nie chce także zostawić pani. Mówił, że martwi się o pani zdrowie. Ach tak, nie powinien się przejmować, wszystko będzie dobrze. Lekarze mnie pocieszyli, dziś medycyna robi cuda. Pani Alicjo,
co by było, gdybyśmy podjechali teraz do klubu muzyki. Ojciec pewnie tam jeszcze jest. Jak stroi fortepian, to zapewne będzie jakiś koncert. Posłuchamy sobie. Tato zapraszał mnie. Mówił, że będzie jakaś niespodzianka. Kierownik klubu o urodzie dojrzałego cherubina wpuszczał na salę spóźnionych gości, konfidencjonalnie przytykając palec do ust. Zabrakło krzeseł i kilka osób stało w holu. Alicja, wykorzystując znajomość z kierownikiem ciasteczko, pozwoliła sobie wejść do służbowego pokoiku na zapleczu. Przez dyskretne otwory w ścianie mogła zajrzeć na widownię. Tadeusza już nie było. Kasia chciała wyjść, ale nagle zamarła. Z garderoby wyszła kobieta, której twarz była jej znajoma. Dumna i charyzmatyczna. Elokwentny prelegen skończył właśnie swoje wprowadzenie i zapowiedział występ skrzypaczki światowej sławy. Przy fortepianie siedziała mama. Teraz Kasia przypomniała sobie, że kiedyś opowiadała jej o wielkiej artystce. Czy znała ją z dawnych warszawskich lat? Może zachorował jakiś akompaniator? Kiedy asystent wyjął z futerału Stradivariusa, ucichły szepty. Cherubinowy kierownik klubu z kurtuazyjnym wdziękiem zapalał kolejne świeczniki. W małej salce, której ściany były obwieszone zabytkowymi cytrami, było trochę duszno, ale panujący za oknami hałas podwórka nie pozwalał na uchylenie okien. Jeszcze jeden siedmioramienny świecznik został zapalony przy samym fortepianie, a jego płomyki rzucały ruchome cienie na twarz skrzypaczki, przesłanianą raz po raz rozedrganym smykiem. Barbara grała swobodnie, zerkając na solistkę częściej niż na nuty. Kasia dawno nie widziała mamy tak uniesionej i szczęśliwej. Gra, wreszcie gra publicznie i choć to nie ona jest obiektem zachwytów, czekała na ten moment od lat. Nagle skrzypaczka odwróciła się w jej stronę, tak jakby szukała jakiegoś wsparcia, po czym runęła na podłogę. Świeczniki pana ciasteczko zabrały wielkiej artystce resztkę tlenu. Barbara bezwiednie uderzyła jeszcze akord, po którym był już tylko krzyk na widowni. Alicja natychmiast znalazła się przy leżącej i nie zastanawiając się uderzyła ją w twarz. Ktoś inny wylał na artystkę butelkę wody mineralnej. Proszę się odsunąć. Asystent, który prawdopodobnie był też ochroniarzem, nawet nie próbował jej przywrócić do pionu. Telefon. Jest tu telefon? Niech nikt stąd nie próbuje wyjść. Proszę wezwać milicję. Pan wie, kierowniku, czyja to żona. Dzwoniłem już na pogotowie. Zaraz tu chłopcy będą. Kierownik klubu był pąsowy jak róża. Na milicji nie odbierają. Oni przecież są tuż obok. Już biegnę, Boże. Co to będzie? Barbara spokojnie składała nuty. Kasia czekała na mamę. Alicja pożegnała się, ale nie mogła wyjść. Wanda Wiłkomirska siedziała już na szerokim parapecie przy uchylonym oknie. Przepraszam, kochani, tak mi przykro. Mam zdrowe serce, ale te świece, chyba było ich za dużo. Proszę tylko nie zapalać na moim pogrzebie. Wszystkich Państwa zapraszam za to na mój jutrzejszy koncert w Filharmonii. Następnego dnia na komendzie pułkownik Tulikowski miał inną interpretację całego wydarzenia. Panie Tadeuszu, dziękuję, że pan przyszedł. Byłem wezwany. Rzeczywiście, rzeczywiście, znowu się spotykamy. Co ja mam z tymi artystami? Proszę powiedzieć, czy miał pan dość czasu?
Czy długo pan stroił ten fortepian w klubie? Niezbyt długo. Był w niezłym stanie. Czy oprócz pana ktoś był w klubie? Może pańska żona? Nie, ona ćwiczyła w domu. Był tylko kierownik Ciasteczko. Znam, słodziutki taki, znamy go tu dobrze. Organizował koncert dla naszych funkcjonariuszy. Jak pan myśli, kto chciał otruć wybitną artystkę, która jest reprezentantką naszego kraju na 7 kontynentach? Chyba na 6. Na Antarktydzie nie grała. O kurwa, ty sobie kpisz, a sprawa jest poważna, śmiertelnie. To mógł być zamach, nie tylko na nią. Wiesz, a może nie wiesz, jej mąż... Wiem. Przecież to było tylko chwilowe zatrucie. Te świece. A wiesz na pewno, co było we flakonie, który stał na fortepianie? Na fortepianie nie stał żaden flakon. Klapa była do połowy podniesiona. Moja żona... Właśnie. Oboje jesteście w to zamieszani. Zresztą twoja przeszłość jest nam znana. Od dziś będziesz się meldował tu co tydzień, dopóki sprawa się nie wyjaśni. Tu, w tym pokoju. Co tydzień. Piosenka Ad Libitum przez kilka tygodni utrzymywała się na liście przebojów Polskiego Radia we Wrocławiu. Aleksander któryś już raz zaglądał do studia kameralnego. Realizator Motas lubił z nim pogadać. Prawdopodobnie lubił pogadać z każdym. Chcesz herbaty? Dawaj. Posłuchaj, nagrałem parodię przemówień Władysława Gomułki. Towarzysze, nie słuchajcie imperialistycznej propagandy. Nasze osiągnięcia nie budzą wątpliwości. Jeszcze niedawno staliśmy nad przepaścią. Dzisiaj robimy wielki krok do przodu. Kiedy Aleksander przeszedł następnym razem, Motas zapytał go sakramentalnie: chcesz herbaty? Tym razem puścił mu nagranie lwowskich piosenek. To już słyszałem w Radio Wolna Europa. Słyszałeś? Bo oni mieli to ode mnie, a ja przegrałem ze starej płyty mojej mamy. Słyszysz trzaski? Mam jeszcze parę audycji lwowskiej fali, ale tam kpią sobie z bolszewików. Za gruba sprawa. Aleksander zaglądał do Marka Motasa chętnie. Chcesz herbaty? Zrób. Jasna cholera, żebyś ty raz nie chciał tej herbaty. Czy ty czasem jeszcze czegoś ode mnie nie chcesz? Zgadłeś? Chciałbym, żebyś mi skopiował te piosenki, które tu nagraliśmy. Może udałoby się je puścić w Warszawie na ogólnopolskiej antenie. Oj, bracie, wiesz, że to nielegalnie by było. Znasz tam kogoś, Marku? On zna. Potężny Andrzej Waligórski w bluzie koloru khaki wszedł do studia. My, wrocławianie, musimy sobie pomagać. Polsce szkodzą różne izmy. Pośród nich jest warszawizm. Mogę się napić z wami herbaty? Staram się pomóc jak mogę. Więcej wam powiem. Gdybym mógł, a nie pomógł, byłbym świnią. Zamiast 10 przykazań stosuję to jedno moje własne i wam je polecam. Brzmi: nie bądź świnią. Czytał autor Wojciech Rohatyn Popkiewicz. Fragment etiudy c-moll Fryderyka Chopina w wykonaniu Urszuli Milewskiej i Sławomira Krysy. Okładka Halina Krawczyk, Jan Pawelski. Realizacja i montaż Katarzyna i Tadeusz Owsianko.
Polska żyje.